Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17 na moim kanale. Ostatnio na live ludzie troszkę się pobawiliśmy i przeinwestowaliśmy w sadzarki do ziemniaków i będziemy powoli szli w ziemniaki. Zobaczymy, jak to śmiga, i ziemniaki wykorzystamy do karmienia świń, więc w najbliższym czasie będziemy sobie farmić pieniądze, żeby kupić jak najwięcej świń i żeby z tego zbić jakiś interes. Dobra, tą kombajn kosi jeszcze soję. Tutaj mamy te ładowarki nieużywane. Dawno nie byłem na tej farmie i trzeba ogarnąć, co tu się wyrabia, ludzie. Mamy trochę wełny, mamy trzy palety wełny. Tutaj mają jakieś wodę nalaną, jedzenia brakuje, więc trzeba będzie w jedzenie przeinwestować. A teraz bierzemy sobie tutaj ten traktor i spróbujemy zawieźć te bele, ponieważ udało mi się ostatnio stworzyć okrągłe bele, jak i również je owinąć tą owijarką. I teraz mówiliście, że podobno można to sprzedać w biogazowni, ale czy to się opłaca? No za chwilę się przekonamy, bo te belki też się używa chyba do karmienia czegoś, nie? Z tego co wiem, albo do kiszonki, nie jestem pewny dokładnie. Ale póki co jedziemy z tym do biogazowni. Podobno w biogazowni jest z tego mega dobra kasa. Ludzie tak farmią pieniądze w tej grze. Zobaczymy, czy to jest opłacalne. Dobra, co wreszcie pisali tutaj w komentarzach ciekawego? Ostatnio patrzę tutaj Jacek Róg. Sylo, wiem, jak okraść sąsiada, gdy próbowałeś załadować do naczepy, to sypało się na ziemię. Zrób tak jeszcze raz, a później załaduj na przyczepę. To nie działa, Jacku, to nie działa, bo próbowaliśmy. Ja mam tutaj ten najnowszy update tutaj ściągnięty w farmingu i możliwe, że dlatego to nie działa, a w starszych farmingach to działa, więc no, nie tym razem, niezła próba, ale jednak się nie udało. Dobra, napisał tutaj Tomek Ciuraj: cześć Sylwester, jest sprawa, taki mam dla ciebie protip. Jak masz taką przyczepę, jak masz do wełny, to przyczep, zaczep, masło maślane do przodu ciągnika, dużo łatwiej. Czekaj, jak masz przyczepę taką jak do wełny, to przyczep, zaczep z przodu ciągnika i niby się łatwiej skręca, tak? No nie wiem, spróbujemy to ogarnąć. Bo to chodzi o tą dużą przyczepę, z którą przewoziliśmy kiedyś drzewo, którą przewoziliśmy nawóz, chodzi o tą taką dużą, ciężko skrętną. I podobno z przodu jest łatwiej, więc spróbujemy to, ale dzięki za poradę. Mr. Konrad: tą przyczepą, co przewozisz palety wełny, będzie ci wygodnie cofać ze środka, patrząc na dyszel przyczepy. Pozdrawiam cię serdecznie, również cię, kolego mój drogi, pozdrawiam. No i będziemy próbować. Dobra, zajechaliśmy na biogazownię i zobaczymy, czy z tego będzie interes. Więc tak, tu jest biogazownia, tak? I gdzie ja te belki mogę sprzedać? Takie mam pytanie. To jest tutaj zaznaczone. Spróbujmy je tutaj wysypać, rozładować. Czekajcie, pyk. Co tu się klika? Chyba to. Teraz się dobrze wyładowywują, więc niech tutaj się składa. Czekajcie, pyk. Platforma przechylana. Wyładuj belę. Okej, nic się nie stało z tym. Czy ja to muszę wrzucić teraz do tego jakoś? Czekajcie, spróbuję to pchnąć traktorem, może coś z tego jeszcze będzie. Pyk. Dobra, jednak tak to nie działa. Może to na tym magazynie trzeba było to sprzedać. Czekajcie, to jeszcze weźmiemy tutaj jedną taką belkę, załadujmy. To się tak załaduje teraz, czy będzie problem? Dobra, załadowała się. I spróbujmy podjechać tutaj pod ten garażyk i tutaj wyładować to. Pyk, rozładuj. Czekajcie, bo to tak rozładowałem, jakbym chciał, a nie mógł. To muszę złożyć, bo się nie zmieszczę tutaj, fuck. Dobra ludzie, coś to nie działa. Nie wiem, jak się te belki tutaj sprzedaje. Podobno na biogazowni mieliśmy tutaj to sprzedawać, ale jednak to nie działa tak, jak powinno. Czekajcie, tą platformę sobie opuścimy, pyk, Y. I teraz to pchnijmy tutaj. Czy jakiś hajsik dostaniemy za to? No nic nie dostajemy. Więc chyba poleciało to jakieś fake info, my friendo. Co jeszcze załaduje, niech się załaduje i chowamy to. No nic, zostawię tą przyczepkę tutaj, bo nie jest mi ona do niczego na razie potrzebna, jak nie wiem, jak to działa. Udamy się ludzie na naszą farmę, podwiniemy sobie tą sojkę i będziemy myśleć, co dalej. Chyba trzeba będzie wypożyczyć tutaj kombajn do ziemniaków i zaczniemy się powoli zajmować ziemniakami. Tutaj sobie to przyspieszę. Czekajcie, tu jest się ten
nasz ciągnik przyblokował, trzeba to jakoś przesunąć, tą przyczepę. Podpiąłem to na razie do tego pick-upa, ale jest problem, no jest duży problem, żeby to ruszyć. Dobra, mamy tutaj 30 ton pszenicy, więc sobie jedziemy to wysypać do naszego silosu. Ponieważ na razie nie opłaca się niczego sprzedawać, bo chyba... chociaż ta pszenica poszła w górę, powiem wam. Powiem wam szczerze, że ta pszenica poszła w górę w ostatnim czasie. Więc może byśmy się tutaj wybrali jeszcze na sprzedaż, ale to zaraz zrobimy. Ponieważ nasz pomocnik napełnił ziarnem na maksa swój kombajn, więc wysypujemy to tutaj. Czekajcie, dobra, wysypuje nam się to. Zapomniałem tego, ciężarka przypiąć do traktoru naszego. I teraz jest, ludzie, troszkę problem, bo mi go podbija do góry. Więc teraz pyk, wsiadamy, podjeżdżamy, ziemniaki nam tam rosną. Jest tempo 120 ustawione, żeby jak najszybciej to ogarnąć. Dobra, podjeżdżamy do kombajnu naszego, mamy jeszcze kawałek. Więc zanim pojedziemy, popatrzmy troszkę na porady. Paweł Nowak, jak masz problem z wyładowaniem palety wełny, to walnij traktorem w naczepę. No w sumie nie głupia opcja, bo ta naczepa powinna nam chyba się przesuwać wtedy do przodu, nie? I jakoś to polecieć, choć albo te wszystkie bale, co są na... te wszystkie palety, co są na tej przyczepie, powinny się wtedy ruszyć. Dobra, tym podjadę do tyłu, czekajcie, mój tutaj zarzuca mocno, dobra, lekko, lekko, dobra. Wyrzuciło się elegancko. Dawid Gawrysiek, jak chcesz się bardziej nauczyć, zajrzyj na kanał Anasek, dobra. Może zerknę później, jak nie zapomnę. Jaki masz poziom trudności, pyta się Bogdan. Poziom trudności, jaki mam ustawiony, to jest normalny, więc nie jest łatwo, nie jest ciężko, ale próbuję to jakoś ogrywać. Pomocnik J nagle przerwał pracę, zbiornik jest pusty, więc chyba wszystkie ziemniaki mamy tutaj już posadzone, to jest ten gość. Dobra, więc to odstawiamy na razie. O, jednym takim zbiornikiem, jednym takim siewnikiem nie ogarniemy tego pola, bo tutaj był na maksa załadowany ten zbiornik. Więc no, nieźle. 50 tysięcy pszenicy mamy na sprzedaż, zbieranie ziemniaków. Ja sobie wypożyczę tą maszynę do tego. To jest kombajn do zbierania ziemniaków, więc pyk, wypożycz. Koszty wstępne 34 tysiące, nie mamy pieniędzy, minus 8 tysięcy saldo. Bo zapłaciliśmy za maszyny. Dobra, więc jak nie było kredytów, to nie było. Bierzemy teraz pożyczkę. Bierzemy jakieś 80 tysięcy, bo nam się przyda. I zobaczymy, czy to jest w ogóle opłacalne. Więc P, zbieranie ziemniaków, wypożyczamy ten sprzęcik. Wypożycz, zapłaciłem 34 tysiące, 20 tysięcy na godzinę działania. Jakie to jest drogie, nie wiem, czy to się w ogóle opłaca wypożyczać takie drogie sprzęty, ponieważ to nam się może nie zwrócić. Ale dobra, tym traktorem sobie odjadę tutaj. Pyk. Niech stoi w tym miejscu na razie. Nie będziemy tutaj zagradzać sobie drogi. Bierzemy ten kombajn. Sorry, że dzisiaj, ludzie, też jest taki odcinek trochę spokojniejszy. Tak spokojnie też mówię, bo jest późna godzina, jest 5 rano aktualnie. Nie miałem czasu nagrywać tego i tak trochę ciszej też chcę być, bo nie chcę ludzi pobudzić w domu. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie tutaj poradzimy i że wam się odcinek spodoba. Dobra, jedziemy tym kombajnem naszym na te pole numer 12. Wolny jest trochę, ale fajnie wygląda, mega kozacko. W jakimś odcinku chyba już jeździliśmy nim na pracy u sąsiada, albo to było na live, nie jestem pewny. Livier Wojtaś, friend Rolesa. Do świn nie potrzebujesz ziemniaków itd., bo w sklepie w paletach jest dostępna pasza dla świn. Nie będziesz musiał mieszać pszenicy, kukurydzy, ziemniaków itp. I to nie jest w sumie głupia opcja, tylko ludzie, jaki jest interes na świniach dokładnie, bo nie jestem pewny. One tworzą nam obornik. Ale ja jakoś tego obornika na polach nie rozrzucam, bo nie mam na to czasu, a i tak kasowo dobrze wychodzę, grając w ten sposób, jaki gram teraz, więc nie wiem, czy nie jest lepiej przyinwestować w jeszcze więcej owiec, pościągać modyfikacje na jak największe te nasze zbiorniki, żeby się fajnie grało, na zbiorniki wody, na tą jeszcze większą przyczepę, która przewozi nam jedzenie dla owiec i w coś takiego. Też brakuje mi mega modyfikacji, ludzie, do tego przedmiotu na czyszczenie czyszczenie obok owiec. Powinien być jakiś taki odkurzacz automatyczny, nie? Z tego co wiem. Pisaliście dużo o tym odkurzaczu. Ja go gdzieś kiedyś widziałem w modyfikacjach, a teraz nie wiem, gdzie go znaleźć, więc jeżeli ktoś może, to weźcie mi, podeślijcie moda do tego, to sobie to ogarnę. Dobra, Michaelus Gold.
Ja też na początku gry miałem problemy z cofaniem, ładowaniem belly palet, to sobie pobrałem moda na ręczne podnoszenie każdego przedmiotu. To w sumie by mi ułatwiło gierkę. Tylko też z drugiej strony, w sumie chociaż, może zrobimy kolejny odcinek nielegalnej wycinki z Hogatym, gdzie sobie to wszystko, my friend, wytniemy, przenosząc całe drzewa i zobaczymy, ile kasy się weźmie za takie drzewa, nie? Zrobimy nielegalną wycinkę największych drzew tutaj na tym świecie i zobaczymy, czy fajnie to wyjdzie, nie? Czy nam to będzie się opłacało, bo taką wycinkę z takich drzew, gdzie byśmy nie musieli tego przecinać na mniejsze kawałki, no, można by było zrobić. Niegłupi pomysł, dzięki za poradę. Tutaj Michaelus i spróbujemy coś takiego może ogarnąć na kolejny odcinek. Dobra, Kasperek, Sylo, przyfarm trochę hajsu na lajwiku i kup największe pole w grze. Zasiej jęczmień lub pszenicę, będziesz miał duży zysk z ziarna. Zatrudnisz Hogatego i zrobicie bele. Cały kosz pola się zwróci, a ty będziesz miał już największe pole, gdzie będziesz mógł siać na przykład soję, co da ci ogromny zysk. No w sumie, nie głupi pomysł, też do rozwiązania. I te pole sobie chyba ogarniemy na jakimś lajwiku. Tak właśnie jak napisałeś. Dobra, to pisali tutaj też koledzy. Mireł, największe pole w farmingu kosztuje prawie milion, więc tak łatwo się nie zwróci. To jedno z większych i super pomysł. I też widzę, że lajkujecie ten pomysł, więc możliwe, że go sobie wykorzystamy. Dobra, nie wiem, czy tutaj już ziemniaki się pierwsze ziemniaki nie urosły, więc sobie tutaj to może delikatnie spróbujemy ruszyć. Jak ten kombajn się fajnie rozkłada. Patrzcie, jak to kozacko wygląda. Czy mi się zwróci te 50 tysięcy? Tak, nie mam pojęcia. Dobra, zatrudnij pracownika. Zobaczymy, czy to działa w ogóle. Jeszcze nie, więc jeszcze te ziemniaki nie są dojrzałe. Dobra, co tu się wydarzyło na tym polu? Na tym polu cały czas ten kombajn nam to kosi. Tutaj mamy ten kombajn jeden wolny. Gdzie to jest ten czerwony kombajnik? Traktor, tutaj. Więc gościu, ty mi się odpalaj. Podpinaj siewnik. Tutaj mamy ten siewnik zaparkowany w drzewie w ogóle, nie wiem czemu. Gdzieś ostatnio na live'ie była taka masakra ludzie, że te sprzęty muszę teraz wszystkie pozbierać, bo ja je pogubiłem. Pogubiłem tutaj sprzęty w farmingu i teraz nie wiem, gdzie to wszystko się znajduje. Za niedługo muszę też przyinwestować w nowe traktory, ponieważ jeden traktor JCB to jest mega mało. Trzeba za niedługo to wszystko powymieniać, bo jednym traktorem to my tutaj ludzie Unii Europejskiej jakby na dotacjach nie podbijemy, nie? Dotacji z Unii nie zwiniemy, więc trzeba będzie tutaj przyinwestować w nasz sprzęcik. Dobra, tutaj to się kosi. Tym traktorem w międzyczasie już podjadę, żeby z tego kombajnu sobie to wszystko wyczyścić z tej rury, bo za chwilę będzie mi tutaj pracownik krzyczał, że on nie ma miejsca. Podjedź. Ten zbiornik mi pomiesz, więc gościu, nie nawracaj teraz, bo zaraz będziesz mi tutaj robił oto dymy, więc... A header jeszcze odepnę, dobra. Ta odpinka headeru, powiem wam szczerze, że to jest mega fajny motyw, bo dzięki temu możemy tutaj podjeżdżać. Dobra, jęczmień, patrzcie, opłaca się jęczmień sprzedawać. A nie wiem, czy jęczmienia trochę nie mam tutaj w silosie, więc escape, czekajcie. Jęczmień, 2000 tylko jęczmienia. Trochę mało, więc trzeba było tego jęczmienia trochę zbierać tutaj. Patrzcie, jaki kosztuje 348 euro. U Mary S. Farmu. I to nie jest dużo. Dla mnie to jest nawet mało. Ej, to uschło nam wszystko. Co jest grane? Czemu te ziemniaki mają taki kolor? Nie wiem, czy tutaj nie trzeba tych szuwar jeszcze usunąć, żeby te ziemniaki się zbierały. Więc ludzie, jest chyba mega dużo wtopa na tych ziemniakach. Gdzie jest tutaj coś do usuwania tych szuwar czy czegoś takiego? To się jakoś nazywało chwastownik. Wyrywają chwasty pomiędzy roślin, poprawiając stan pola, można ich używać do czegoś tam. To też nie. Gdzieś tutaj jest taki motyw, ludzie, jak usuwanie szuwar, tylko jak to się nazywa? Okej, żeby wykopywać, żeby kopać te ziemniaki, żeby rozpocząć nasze wykopki, musimy taką maszynę przyinwestować, która kosztuje 9000 i ona służy do ścinania łęcin, więc bierzemy teraz ten kombajn, odpalamy, czekajcie, pyk. Dobra, jęczmień cały czas zapotrzebowanie. Po co mi tutaj 120, teraz to mogę zmniejszyć, ale nie mogę w tym momencie kosić, ponieważ pada deszcz, więc
Aktualnie ludzie mamy chwilę wolnego czasu. Sobie ten kombajn tutaj odpalę, czy mogę? Nie mogę. Bo nie mamy tutaj tego ogarniętego. Dobra, to zostaje na razie tutaj. I po raz kolejny tym traktorem muszę się wybrać na sklep, więc go resetujemy. Tryhard mode, jak to Hogaty mówi. Bierzemy go, odpalamy tutaj, podpinamy to coś. Tylko z której strony to jest zaczep? Chyba z tej. Koła powinny być z tyłu, więc z tej strony mamy zaczep tego wynalazku. I tym podobno będziemy ścinać jakby łodygi ziemniaków, dzięki którym będziemy mogli te ziemniaki kopać. Więc to jest naprawdę czasochłonne te ziemniory. Tylko czy nam się to zwróci, czy to się opłaca w ogóle? Bo póki co przyinwestowaliśmy jakieś 150 tysięcy chyba już w to wszystko. A na razie no hajsu na tym nie widać w ogóle. A straty są mega ogromne, więc no nie wiem, czy nie sprzedam całego sprzętu po tych pierwszych wykopkach i czy nie zrezygnujemy całkowicie z ziemniaków. Dobra, co tu jeszcze żeście pisali? Ewa Węglicka: nie sprzedawaj belek, bo potem najlepiej ładować na przykład krową, świnią, a belownicę masz w zakładce technologia belowania, pozdro. Belownicę już kupiłem, już te belki okrągłe porobione są. Aktualnie to znajduje się wszystko na biogazowni. Co z tym dalej mogę zrobić? Nie mam pojęcia, więc liczę tutaj ludzie na was w tym momencie. I dobra, jesteśmy coraz bliżej tego naszego pola. Ten nasz traktor jest mega szybki, więc nim się tutaj fajnie podjeżdża. Też muszę ściągnąć modyfikację na ten najszybszy traktor w grze, który jedzie podobno 140 km na godzinę, więc to jest petarda piękna. Tylko nie wiem, jak to działa. Dobra, pyk, odpalamy to. Odpalamy kosiarkę. Włącz ścinacz łęcin. Okej, to jeszcze nie działa, więc nie wiem, czy to pole jest zdatne już do zbierania, ponieważ patrzcie, tutaj w ogóle... O, teraz działa, właśnie, dobra, brakowało tego jednego przeskoku, bo to mieliśmy jeszcze niedojrzałe i teraz, czekajcie, nie należy mucić, gdy pada deszcz. I teraz mi się wydaje, że ten kombajn powinien zbierać ziemniaki. On sobie powinien z tym w tym momencie poradzić już bezproblemowo. I tej maszyny nam nie trzeba było, więc wtopiliśmy dalej trochę kasy. Więc rozrzutność najlepiej tutaj nie działa. Dobra, nie mogę tego zbierać podczas deszczu, tak? Ten deszcz jeszcze nam pada, więc jak najszybciej. Dobra, pozbyliśmy się deszczu, pracownik zatrudniony. I zbierają nam się ziemniaki. I powiem tak, cena ziemniaków aktualnie jest tutaj w sklepie, czekajcie. 354 euro u Mary i to jest za ziemniaka cena. Bo jeżeli te ziemniaki się tak będą zbierać, jak się teraz zbierają, to cena jest naprawdę, powiem wam szczerze, ludzie, ogromna, więc będzie można zbić tutaj niezły interes na tych ziemniorach. Czekajcie, to jest tak, niech te ziemniaki się zbierają do tego zbiornika i zaraz sobie najwyżej podjedziemy i zobaczymy, po ile to w rzeczywistości działa i czy to się opłaca. Jeżeli tutaj będzie 350 euro za ziemniaka, czy za 1000 ziemniaków nawet, to się w sumie opłaca. To w sumie nie będzie taki tani interes, bo na jednym pasku zbierzemy z 10 tysięcy ziemniaków, więc na jednym pasku będziemy mieli z 3500 euro. Więc na tym polu byśmy mogli zarobić około 40 tysięcy. To jeżeli byśmy zakupili taki kombajn, to by nam się to naprawdę zwracało, więc interes jest niezły, a świnie byśmy karmili najwyżej paszą. No, nie głupia opcja. No i okej, tą przyczepę udało mi się tutaj opróżnić i teraz zobaczę, czy mogę z kombajnu tego, co ziemniaki zbiera, wysypać na tą przyczepę ziemniaki. O, jednak działa elegancko. No i spróbujemy sobie te ziemniory sprzedać. Zobaczymy, czy na tym jest dobry interes, więc mamy tutaj około 11 600 załadowane i najlepiej jest sprzedawać je w Mary's Farm. Więc jedziemy do Mary's'a z tymi ziemniakami. Tutaj sobie kombajn ustawię na pracowniku, bo powiem wam, że tych ziemniaków naprawdę dużo jest, jeżeli chodzi... Jezu, jeżeli chodzi o jeden pasek, dwa paski zrobiłem w sumie, zebrałem 11 ton ziemniaków, więc to jest naprawdę według mnie bardzo dużo. Dobra, teraz podjadę sobie tutaj tym kombajnem, psztryk, ustawiamy pracownika. Czekajcie, jakoś dobrze muszę tutaj wykręcić. Psztryk. Dobra, pracownik odpalony. Niech sobie tutaj to
robi, a my jedziemy do Merego i zobaczymy, jak tutaj wyjdziemy z ceną. Mery jest trochę daleko, przy handlarzu zwierząt, więc tam, gdzie się owce kupuje, no i zobaczymy, czy z tego jest taki biznes. Cena nie jest taka najgorsza jak na ziemniaki, te 350 czy 360 to jest taka cena, która się w miarę utrzymuje. Ziemniaki mają taką stabilną cenę mega. Jeżeli to jest 300 za tonę, to się opłaca w miarę, to nie jest tak mało, bo tego dużo się zbiera, ale jeżeli to jest za ziemniaka 300, to już jest w ogóle interes, ludzie, życia. Dobra. Co żeście jeszcze pisali? Pisaliście dużo tutaj w komentarzach, żebym nie sprzedawał bel, tylko dawał je zwierzętom, bo sprzedawanie to słaby interes. Ale belki, powiem wam, że ludzie też z drugiej strony, że je się mega szybko robi i się mega szybko też sprzedaje, więc kasę można nieźle farmić. Z takiego pola numer 20, jakbyśmy bele robili, to byśmy mogli naprawdę dużo tam zarobić. Dobra, jesteśmy prawie przy Meresie. Zainwestuj słonecznik, też pisze mi tutaj Trosiu z Mongolii. Czy słonecznik się opłaca? Nie mam pojęcia, spróbujemy. Na razie nie mam jeszcze headeru do tego. Do słonecznika trzeba mieć specjalny header, nie? Do słonecznika chyba i do... do czego jeszcze? Czekajcie, już zerkam. Do słonecznika i do kukurydzy trzeba mieć chyba specjalny header i tam jest jeden i ten sam, więc... jak będę miał trochę więcej hajsu, to sobie to przeinwestujemy. Dobra, idziemy z tymi ziemniakami na handel. Ile dostaniemy za 11 ton kasy? Więc tak, pyk. Tym możemy to rozwodować. I teraz czy hajsik się będzie zgadzał? 4000 za 11 ton. Nie jest to najmniej, ludzie, nie jest to najwięcej, więc wykopki są chyba takim średnio opłacalnym interesem. Chociaż mega dużo się dostaje z tego, bo mega dużo ten kombajn tego kopie, tu jeden pasek nam został. No nic, ludzie, czekam na wasze komentarze, co dalej robić, co ciekawego tutaj mogę dla was zmontować. Jeżeli wam się materiał, kilka pomysłów już podrzuciliście mi tutaj na najbliższy okres z farmingiem, więc sobie to ogarniemy. Jeżeli wam się oczywiście materiał spodobał, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, kliknijcie dzwonek powiadomień, aby być na bieżąco, zostawcie właśnie porady, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!